Stacja TVN przygotowując szkalujący materiał o świętym Janie Pawle II nie starała się o dostęp do materiałów w kurii krakowskiej, podkreślają znawcy działalności papieża Polaka. Wskazują także na celowe pomijanie przez TVN niewygodnych faktów. 6 marca stacja TVN wyemitowała reportaż Franciszkańska 3. Jego twórcy oskarżyli świętego Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii. Oskarżenia dotyczą lat 1964-1978, czyli czasów, kiedy Karol Wojtyła pełnił godność kardynalską. Autorzy materiału przekonują, że dotarli do odpowiednich dokumentów obciążających późniejszego papieża. To jednak mało wiarygodne dokumenty bezpieki. Ani stacja TVN, ani holenderski dziennikarz Overbeck, autor książki Maxima Kulpa, Jan Paweł II wiedział, nie starali się o materiały kościelne. W Archiwum kurii Metropolitalnej Krakowskiej. Nie pojawił się żaden wniosek o dostęp do materiałów. Mówi dr Marek Lasota. Autorzy materiału powołują się na doniesienia Holendra, który zarzuca nieobyczajne czyny kardynałowi Adamowi Sapiesze. Swoje zarzuty opiera na niewiarygodnych zeznaniach księdza Boczka, współpracownika SB i alkoholika, w którego relacje nie wierzyli nawet funkcjonariusze bezpieki. Postać, która zeznaje na niekorzyść. Yy, yy. Kardynała Sapiechy, czyli księdza Boczka, no właściwie w ogóle nie zastanawia się nad tym, co mogło kierować tym człowiekiem, w jakich okolicznościach one zostały złożone. To wszystko jest w ogóle nieopisane w tej książce, zaznacza historyk profesor Paweł Skibiński. Kardynał Sapiecha w czasie zarzucanych mu czynów miałby 83 lata. Przeciwko kardynałowi zeznawał także ksiądz Andrzej Mistad. Wiadomo, że zostały złożone w dziewiątym dniu przesłuchań na UB w czasach stalinowskich. TVN przytacza postać księdza Bolesława Sadusia, współpracownika bezpieki, którego kardynał Wojtyła wysłał do Austrii. Rzekomo za niemoralne czyny, ale na to TVN nie przytacza żadnych dowodów. Jak zaznacza autorka książek o Janie Pawle II, dr Milena Kindziuk, autorzy reportażu nie wspominają, że to Jan Paweł II wzmocnił walkę z czynami nieobyczajnymi wśród księży. W 2001 roku jako pierwszy papież w dziejach wprowadza obowiązek zgłaszania, wszelkich spraw pedofili w kościele do stolicy apostolskiej Jan Paweł II zrównuje Grzech i przestępstwo pedofilii ze znieważeniem najświętszego sakramentu, czyli z najcięższym grzechem, za który jest ekskomunika w kościele. Autorzy reportażu samym obrazem i dźwiękiem budzą w widzach negatywne odczucia. Atmosfera jak w kryminale. Gdzieś tam wyłaniają się czarne postacie z jakiegoś tła księża w sutannach tyłem, pokazywani. Jak mówi profesor Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, papież Jan Paweł II od początku kapłaństwa dbał o dobro dzieci i młodzieży, prowadząc m.in. duszpasterstwo. Był bardzo otwarty na pytania, które młodzi nieśli ze sobą. Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży które trwają po dzień dzisiejszy. Profesor podkreśla, że wśród dzieł Świętego Jana Pawła II można znaleźć listy kierowane do dzieci i młodzieży. W Toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II sprawowano dziś mszę świętą ekspiacyjną. Jedna z intencji to intencja wynagradzająca za znieważenie i oszczercze ataki na Świętego Jana Pawła II. Mówi kustosz sanktuarium Ojciec Andrzej Laskosz, po mszy świętej odbyła się procesja pokutna. Wierni w tej samej intencji będą się modlić także w przyszłą sobotę.